Podziemne pawilony przy dworcu centralnym na stałe wpisały się w obraz Warszawy. Jednak kilkudziesięciu sklepikarzy jest zmuszonych zlikwidować swoją działalność. Niektóre sklepy zostały zamknięte z dnia na dzień. W innych pracownicy przebywają przez 24 godziny na dobę. Dlaczego? Co dzieje się w podziemiach przy dworcu centralnym? Obietnice ze strony warszawskich przejść podziemnych zarządcy tego były takie, że nowe umowy będą ze wszystkimi podpisywane z jakimiś tam minimalnymi podwyżkami, po czym nagle w momencie, kiedy te umowy wygasły, WPP zarządziło 400-500% podwyżki. Protestujemy, ponieważ zgadzamy się, wiadomo, na podwyżki, bo tak po prostu trzeba, natomiast nie zgadzamy się na takie horrendalne podwyżki, które już bardzo wiele osób, które tutaj pracują i prowadziło od wielu, wielu lat swoje interesy, po prostu zrezygnowało, wyprowadziło się, albo walczą tak jak my. Hasło albo próba, nie wiem, przekrętu, bo podnieść nagle takiej ilości osób i trzęsie o 400%, to nie wiadomo. Przez 20 lat się płaciło zupełnie co innego. No. 400% to człowiek to nie zarobi na czynsz, a co mówisz jeszcze na wypłaty. Co więcej, okazuje się, że działania wobec najemców, które podejmuje spółka poddzierżawiająca lokale, mogą budzić kontrowersje. To, co tu się dzieje, to jest w tym momencie totalna paranoja. Sklepy mają powyłączany prąd. Co więcej, szlabanuje się te sklepy po prostu w nocy, kiedy ludzie wychodzą ze sklepu, chcą się mieć chwilę spokoju, wracają rano i mają pozamykane po prostu szlabanami sklepy. Razem z towarem, razem z wszystkimi rzeczami, które czasami są to sklepy żywnościowe i to się wszystko psuje i nawet nie mogą się doprosić o to, żeby się dostać. Z tego, co słyszałem, że były sklepiki, które nawet przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji już jakby zostały umowy wstępnie podpisane z innymi firmami, więc tak naprawdę my nie mamy tutaj żadnych możliwości dyskusji, mimo że mamy jako poprzedni właściciele pierwszeństwo do negocjacji i do podpisania umowy, to niektóre sklepy po prostu właściwie zostają wyprzedane już bez naszej wiedzy. Tutaj tak samo z kantoru mam sąsiadów, którzy już w drugim kantorze stracili prąd. To jest z dnia na dzień, nie ostrzegają nawet. Jest po prostu zamknięty, światło jest zgaszone, telefony nie działają, internet. No tak jak my w kantorze, no musimy mieć internet, żeby kursy sprawdzać, musimy mieć telefon, a bez tego się nie da pracować. No. Odcięli nam prąd 2 dni temu, no ale pilnujemy swoich sklepów jako kupcy. Ja jestem akurat w ciągu dnia, więc mam dosyć dobre warunki, no ale kolega na noc, no to tu sobie nocuje, tak? I cały czas musimy pilnować, bo jeśli ktokolwiek z nas wyjdzie, no to przyjdą tu i zamkną nasz pawilon, tak? Nie mam wejścia możliwości do lokalu. Mam w tej chwili zablokowaną kasę fiskalną, pieniążki i cały towar, który jest moim towarem. Są też sklepy tam w korytarzu, gdzie możemy przejść, gdzie jest zamknięty towar spożywczy, warzywa, owoce. Są wyłączone lodówki, więc wiadomo, że będą też duże straty, tak? No i niedługo może być brzydki zapach z tych lokali unoszący się na zewnątrz. Chcą ludzi albo zmusić, właśnie tak jak niektórych zmuszono do podpisania takich złodziejskich, nazwijmy to, umów, albo chcą ludzi po prostu stąd wykurzyć. Wtedy wejdą, nie wiem, wielkie sieci handlowe, jakieś sieciówki, coś takiego. No. Jest to absolutnie moje prywatne zdanie. Uważam, że zarząd WPP jest zbyt łakomy na pieniądze. Jest to moje absolutnie prywatne zdanie. Skontaktowaliśmy się z warszawskimi przejściami podziemnymi, by dowiedzieć się, dlaczego handlarze traktowani są w taki sposób. Oto co usłyszeliśmy. Osobą, która się kontaktuje z mediami, jest dyrektor Wojciech Kłosiński. Niestety w najbliższych dniach ma tyle spotkań, że nie wiem, czy znajdzie czas. O czyst telefon, żadnych informacji dyrektor nie udziela. Jak warszawiacy komentują zaistniałą sytuację? Czy będzie im brakować zamykanych sklepików? Będzie mi ciężko, bo po drodze idę do pracy, robię sobie codziennie zakupy, także no prawie codziennie, no powiedzmy. Wedlowski nie wyobrażam sobie, żeby zginął, bo jestem łasuchem, także nie wyobrażam sobie. No, księgarni tej szkoda, też często kupowałam książki, także... Bardzo przydatne, bardzo. I bardzo szkoda będzie wielka, że to ma zniknąć. No na pewno, bo często wpada mi dobre zakupy robię. Mieszkam tutaj bardzo długo, od kilkudziesięciu lat i bardzo będzie szkoda tych sklepów.
Nierozważna to była decyzja, bardzo. Niektóre rzeczy są tutaj, których nie ma w innych sklepach, także ja tu dlatego przychodzę i kupuję. Bardzo często, jak idę do pracy, to bardzo często robię zakupy. I bardzo szkoda, że właśnie te sklepy są zamknięte w tej chwili. W ogóle dużo rzeczy można było kupić i tańsze rzeczy takie, i gazety przede wszystkim były tutaj, więc po drodze do pracy można było kupić. Bardzo często robię zakupy, sklepy są bardzo przydatne, szczególnie te sklepiki małe. Bardzo popieram, tylko co małe to jest dobre. Jak będą wyglądały podziemia przy dworcu centralnym, jeśli znikną stamtąd małe sklepiki? Czy będą to korzystne zmiany? Nie będzie takiego lokalnego klimatu, kolorytu, nie będzie sklepów, które ściągają ludzi. Przecież do nas przychodzą niesamowite tłumy osób, mamy listy poparcia, które klienci podpisują po prostu tak z chęci, żebyśmy tutaj zostali, więc tych list mamy już, ja wiem, ze 2-3 tysiące podpisów co najmniej, jeśli nie więcej na tych listach. Zapraszamy do komentowania materiału na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli macie informacje o sprawach istotnych, wymagających interwencji, piszcie do nas na adres linia miejska@wp.tv.